Witajcie. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny, bo wybasko chodzi, bo zagrzewam sobie autko w środku, bo trochę tutaj porobię, bo chodzi bardziej tutaj mi o dźwięk. A mianowicie, mam swoją starą tubę, może nie jest profesjonalna, ze swoim wzmacniaczem za 270 zł, ale wiecie, nie było gdzie tego ulokować. Z względu na to, że mam teraz fajnie otwarty ten, sobie powędruję tam. Kupiłem sobie, w ogólnie rzecz biorąc, radio jest oryginalne, nie, bez wyjścia na cincze. Więc, ale drogo, zakupiłem taki konwerter, który jest, zmienia dźwięk wysoki na niski, gdzie jest wyjście na cincze. Ogólnie to taka dosyć spora zabawka, u nas ma swoje wtyki. Ilość kabli ich jest, 3, 6, 8. No tutaj widzicie, to jest pod gniazdko trzeba wpiąć, podpiąć się. No i oczywiście mamy wyjście na cincze. Gdzie mam jeszcze, właśnie swój kabel od DAF-a, jak sobie ten w DAF-ie było. Się zaplątałem. No oczywiście prąd. Też prąd jest mały, bo na 12 V powinienem przyciągnąć też od tego, od akumulatora, ale to, że ona to jest słaba tuba, daje dźwięk, ale jest słaba. To takie 12-voltowe, jak miałem w DAF-ie, dawało radę w jakimś stopniu. No i oczywiście musiałem pokupić zestawy. To jest fajny zestaw, już kiedyś to kupiłem na Ali tanio. Co tu jeszcze mam? Mierniczek. Stare jakieś też wpinki. No i oczywiście jeszcze będę zamieniać tego mojego urządzenia do opłaty drogowej. No, suma sumarum tutaj kabel jest schowany. Dlatego to jest mi potrzebne, żeby nie ingerować, nie psuć tej, psuć wtyczki. To ją zapnę tak, kabelek odetnę, podłączę pod 24. Więc spoko. Więc jest co robić. Więc zaczynam demontować deskę. Ogólnie już raz demontowałem ją wcześniej. Chciałem zobaczyć, czy ma radio cincze, no niestety nie miało. Aczkolwiek rozebranie tej deski trochę ma wysiłek ten najbardziej zalążek. To jest na wpinki, nie wpinki. No. I tu jest wszystko grane tak, że jest to na... O, nie ósemka. Jaki to był? Szóstka? Siódemka. To siódemkę patrzymy. Siódemka, dobra. Czyli siódemka idzie w ruch. No ja ogólnie lubię się bawić. DAF-a to przecież rozbierałem prawie całą konsolę. Bawiłem się. Dobra. No tutaj też jest ciężko troszeczkę, ale nie ma co się bać. Rwać! Rwać. No i tutaj trzymają mi trzy. Jeszcze z drugiej strony. Tam są tylko dwie. Dwie takie te. I też od słupka trzeba zdjąć, no nie? Ogólnie zdjęcie kokpitu to nie jest nic trudnego, nie? Też ma swoje wpinki. Zaraz poradzimy. I tak właśnie, o, wygląda. Wrzucę to na górę. Właśnie oczom nam się ukazało to wszystko. No to jak mówiłem, to właśnie sobie przeprowadziłem. Tu jest zwój kabli, a będę chciał właśnie dojść tutaj do gniazdka i połączyć się, ale takimi wpinkami, no nie? Dlatego potrzebowałem właśnie takie coś. Więc dobra. Zacznę może od tego gniazdka. To jest mało interesujące dla Was, ale najbardziej to będzie interesujące to. To zaraz wrócę do Was. Może Wam pokażę, jak działają te właśnie. Tu mam te wpinki.
Męskie. No tutaj miałem trochę więcej zabawy, bo musiałem jeszcze zdjąć dolny panel. O. To. I właśnie się już śpiąłem pod 24. Takie fajne. No i wsówki wkładamy i powinno to działać. Wyjęcie radia nie jest takie trudne, bo to tylko tu są dwie wpinki, które tylko trzymają całe radio. O. Już mamy cię, już cię mamy. No właśnie, to radio nie ma właśnie wyjścia na cincze, dlatego będę musiał się podpiąć pod te wszystkie kabeleczki. Ciekawe to będzie, bo będę musiał znaleźć schemat tej kostki, ale to za chwilkę. Widzicie co, trochę przejrzałem ten internet i powiem wam, że jest Lipton, żeby znaleźć co jest do czego. Więc rozmontowałem te tylne i doszedłem do wniosku, że się podłączę pod tylne głośniki, pod pozytywny i negatywny. Więc tu jest niebiesko-brązowy z białym brązowym. I tu trzeba połączyć szary i szaro-czarny. I idziemy teraz na lewą stronę. A na lewej stronie jest biało-zielony. Fajne kolory. Biało-zielony z brązowym żółtym. Tak. Ciekawe. Więc idę na pałę. A to będzie podłączenie których? White i white black. No dobra, idziemy dalej. Doszedłem co i jak. Więc spoko. Już patrzyłem. Faktem się łączyłem z 12 V tutaj, bo to jest 12-voltowy. Proszę. Nawet ten. Dobra, mniejsza z tym. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko już jest podłączone. Czarny i brązowy idzie jako ziemia. Czyli do tego czarno-szarego. Plus jest tym brązowo-niebieskim grubym. Co tu jeszcze? No to jest prawy, lewy speaker. Minus plus. Z drugiej strony jest prawe. Niebiesko-brązowy i biały z brązem. Plus minus. Więc jak to samo widzicie, już to działa. Światełko działa. No więc na razie jest bardzo chaotycznie, ale zaraz to zrobimy. No wiem, że już działa. To jest na pewno. Wiem, to jest ogólnie rzecz biorąc, jak już go miałem podłączonego pod DAF-a, to raczej on był jako wzmacniany, normalny głośnik. To nie jest tak, że to jest kurde tuba. Ale to sami ocenicie. Na razie jest bajzel. I muszę to teraz ładnie przeprowadzić sobie kablami stamtąd, tu, no nie? No i jeszcze jakoś te kable połączyć. No i oczywiście znaleźć 12 V, jeżeli chodzi o skrzynkę. Albo chyba, że kupię sobie przewód już typowo chyba pod akumulator. Nie będę tutaj, jak to by powiedzieć, nie będę przeciążać sieci 12-voltowej. Więc chyba mi się wydaje, że tak będzie chyba najrozsądniej. No i tak zrobię. Dobra. No to zaczynam składanie tego wszystkiego w całość. Czekajcie na efekt. Słuchajcie, już mamy kolejny dzień. Dlaczego? No bo już wczoraj było za późno, żeby coś tam nagrywać. W sumie dzisiaj też już jest późno, bo dzisiaj coś z rana tworzyłem, coś zupełnie innego. I teraz dopiero przyjechałem do domu. Wczoraj sprawdzałem, wszystko działa. Tylko trzeba jeszcze ten majtan posprzątać, no nie? A jeszcze dzisiaj jadę na załadunek. Więc jakąś muzę wam puszczę. Bez praw autorskich. Nie wiem, czy będzie to słychać. Teraz jest bez. A teraz? Thank you.
tak to słychać, ludziska moi. Więc jest dobrze, najlepiej to na żywo słychać, bo ja próbowałem relację stworzyć, jak to gra. No niestety telefon nie uchwycił tego głosu, dźwięku, więc no niestety. No, chciałem to zrobić dzisiaj, dokończyć sprawę, więc jakbyście mieli pytanie, co i jak, to obejrzyjcie jeszcze raz. Tam będzie wszystko pokazane. A jak coś chcecie jeszcze więcej, no to dajcie coś w komentarzu, zapytacie możecie i postaram się odpowiedzieć, no nie? Więc na razie taka krótka zmianka, co ja zrobiłem samochodem. No, oczywiście rodzice, żebyś tylko nie spalił go. Mówię, spoko ojciec, spoko ojciec. Więc dobra, trzymajcie się. Cześć.